Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I niemała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara. Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Szansą na ocalenie własnego zdrowia i życia poprzez ograniczenie ryzyka ciężkiego zachorowania na COVID są szczepienia, do których świat medyczny zachęca, opierając się na rzetelnej wiedzy i badaniach. W opozycji stoi środowisko tak zwanych antyszczepionkowców, które ciężko pracuje nad rozpowszechnianiem informacji, które nie znajdują potwierdzenia w faktach, ale wykorzystują ludzką niewiedzę i budują w niektórych ludziach niemal histeryczny lęk przed szczepieniem. Z danych zawartych w ostatnim raporcie dotyczącym szczepień można wysnuć wniosek, że w Suwałkach przeciwnicy szczepień cieszą się już nieco mniejszym posłuchem. Na przyjęcie szczepionki zdecydowało się do dzisiaj blisko 25 tysięcy mieszkańców miasta. To jednak wciąż zbyt mało, by mówić o odporności populacyjnej, która jest podstawowym czynnikiem ochrony dla tych osób, które nie mogą być poddane szczepieniu, w tym małych dzieci i osób obciążonych schorzeniami niepozwalającymi na zastosowanie wakcyny. Jak działa odporność zbiorowiskowa, wyjaśnia na przykładzie innych niż COVID chorób doktor habilitowany Paweł Stefanow. Odporność zbiorowiskowa określa zasadę, że jeśli zaszczepimy większość danej społeczności, to nawet osoby niezaszczepione będą chronione. To jest bardzo proste do wytłumaczenia, nie ma w tym żadnej magii. Wyobraźcie sobie Państwo basen, do którego wrzucimy 100 piłek, z czego 95 ma kolor biały, a 5 ma kolor czerwony. Może się zdarzyć, że któraś z tych czerwonych piłek znajdzie się na wierzchu i będziemy mogli ją dostrzec, jednak większość czerwonych piłek nie będzie widoczna, ponieważ będzie ze wszystkich stron otoczona przez białe piłki, które w ten sposób zapewnią im niewidzialność lub rodzaj ochronnego płaszcza. W ten sam sposób, jeżeli zaszczepimy 95% naszej populacji, to drobnoustrój nie będzie mógł łatwo znaleźć osób nieuodpornionych, ponieważ nie będzie ich widział. Próbując znaleźć kolejne ofiary, drobnoustrój będzie odbijał się od płaszcza ochronnego utworzonego przez wszystkie zaszczepione osoby. To, jaki odsetek społeczeństwa trzeba zaszczepić, żeby zapewnić odporność zbiorowiskową, zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od tego, jak zaraźliwy jest drobnoustrój. Czyli ile osób może zakazić jedna osoba w fazie zakaźności. W przypadku jednej z najbardziej zaraźliwych chorób, czyli odry, trzeba zaszczepić aż 95% populacji. Jeżeli uda nam się to osiągnąć i osoby niezaszczepione nie żyją obok siebie, to wirus odry, przemieszczając się w gardle kaszlącego chorego,
będzie mógł przypadkowo natrafić na pojedynczą niezaszczepioną osobę, ale już nie będzie mógł łatwo znaleźć kolejnych i zginie, ponieważ wirus odry może przeżyć tylko i wyłącznie w organizmie chorego człowieka. Natomiast w przypadku znacznie mniej zaraźliwej różyczki, tak zwany próg odporności zbiorowiskowej wynosi 85% populacji, czyli nawet jak 15 osób na 100 pozostanie niezaszczepionych, wirus będzie miał mniejszą szansę dotarcia do nieuodpornionych osób i również zginie. Ten mechanizm jednak zadziała tylko wtedy, jeżeli osoby nieuodpornione będą losowo przemieszczały się w społeczeństwie. Niestety, grupy niezaszczepionych osób mają tendencję do grupowania się. Na przykład aktywiści antyszczepionkowi wysyłają dzieci do tych samych przedszkoli i szkół. Wtedy nawet jak uda się zaszczepić ponad 85% społeczeństwa, ale te pozostałe 15% będzie skupiało się w jednym miejscu, zjawisko odporności zbiorowiskowej nie zadziała. Drobnoustroje prędzej czy później znajdą te grupy nieuodpornionych i wybuchnie ognisko. Zjawisk odporności zbiorowiskowej dotyczy tylko chorób, które przenoszą się od człowieka do człowieka. Ten model zakażenia dotyczy również obecnie atakującego nas koronawirusa. Według Światowej Organizacji Zdrowia próg odporności zbiorowiskowej w tym przypadku jest na poziomie 65-70% populacji. Do tego progu Suwałkom wciąż jest daleko. A jak pokazuje historia medycyny, jeszcze nigdy nie udało się uzyskać odporności populacyjnej przez naturalne zachorowanie. Dowodem na to twierdzenie jest chociażby ospa prawdziwa, która dziesiątkowała ludność świata przez stulecia, ale dopiero w 1980 roku uznano ją dzięki szczepieniom za całkowicie eradykowaną.